Coś tu wylał. Ty nas ja tu najechałam. Ale numer. Ja go widziałeś, no. Jak to jakieś książki? Jak to ci jest film? Że spokój. O! Chodzą. Jeszcze raz. Co tam robi z tej książki? Siedział tu. Usiedział. Może tu nie zbadam. Kurde, przecież tu szuflada jest. Tak? Megali, co to jest? Rozdział 7. Nolmen. Mela, goliny budowy złożone z kamienie zazwyczaj. Ojej, zaczytania. Mam doczytać. Faktem jednak jest, że współczesna nauka nie wie zbyt wiele o dolmenach i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w przeciągu najbliższych dekad. Ty coś paliłeś? Czy co robiłeś? Nie dawno, dosyć tego. Wyjść zdjęcie dziecka. Co? Gdzie smutne dziecko? Przed chwilą widziałam, jak tu siedziałeś na tym. Ja cię kręcę. To jest jakaś podpowiedź? Lampy nie użyję. Już nic nie użyję. O, jest kluczyk, proszę. A coś jeszcze chyba? Z kluczyków. Nie mogę nic wziąć. Ha. Kluczyk. No, dzięki ci, braciszku, wiesz co? Czy służy? To tu tworzy? Nie. Nie otwiera tego pokoju. Aha. Teraz pojawi się, nie? Dobra, okej, szukam pokoju. Odłączenia wymknął się spod kontroli. Jest już za późno, by cokolwiek zmienić. Wewnętrzne konflikty stają się coraz silniejsze. Archetypy przejmują władzę, a ego rozpaczliwie topi się w oceanie niepewności. Po powrocie czułem się bardzo sfrustrowany. Powiedziałem nawet coś przykrego mojej gospodyni, bardzo miłej staruszce.
Czymże jest ten świat bez młodości i kochających bliskich osób? A? Co to było? Aha, dobra, tak, rozmowa pamiętam tego. Naszego braciszka znowu. Do tu. Nie. Ale kluczało, gdzie ten kluczyk jest. A, ale kluczało rzeźliwy. Czyli nie też te drzwi. Te drzwi. Może o te drzwi chodzi. Przecież widziałem jakiś klucz. No o co chodzi z tym kluczem? Co mam otworzyć? A. Tam kapsułę? Niby. A, działa, aha. Może szafkę jakąś? Co tu tworzyć? Jest coś na klucz tu? Tu są jakieś dziwice. O te drzwi chodzi. Przecież miałeś klucz jakiś, no o co ci chodzi? Braciszku, to był jakiś klucz. Co tam klucz? Halo? Nie, to tak może. 6 czerwca. Zakończyłem montaż dwóch pierwszych wzmacniaczy. Oszacowałem też liczbę potrzebnych tub próżniowych. Peter, mój drugi asystent, który pomagał mi w montażu, zniszczył dziś niestety kilka z nich. Znów będę musiał pożyczyć pieniądze od Herrera. Sam nie mam już ani grosza. Gdy moi goście zobaczą organofon, zaczną wypytywać, czy zechce ich nauczyć na nim grać. Lepiej będzie go ukryć. Ich tok myślenia jest zdecydowanie zbyt prymitywny, by im go pokazywać. 4 lipca. Dzisiaj dostarczono dzwon nurkowy. Postanowiłem osobiście nadzorować tragarzy. Pogoda była okropna. Zacinał przeraźliwie zimny deszcz. Na szczęście tragarzom udało się wnieść dzwon po schodach, a futryna okazała się odpowiednio szeroka. Dzwonił do mnie ktoś z uniwersytetu. Opuściłem swój wykład. Zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu. 19 lipca. Wciąż pada. Ciśnienie nieustannie spada. Czuję się fatalnie, ale nie mogę pozwolić, by to wpłynęło na moją pracę. 27 sierpnia. Chyba popełniłem jakiś błąd. Powoli zaczyna ogarniać mnie rozpacz. Cały miesiąc pracy na nic. Jeden ze wzmacniaczy poszedł z dymem.